będziemy już rozpoczynać naszą drugą część naszego spotkania pożegnalnego z naszym umiłowanym bratem Michałem. Więc witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na to miejsce, aby oddać ostatnią posługę naszemu bratu Michałowi Chydzikowi. Moi drodzy, otwarty grób, zamknięta trumna są zawsze takim sygnałem, takim impulsem do tego, aby troszkę głębiej zastanowić się nad sensem życia, sensem wieczności, przemijania, upływającego czasu, śmierci. I chciałbym życzyć każdemu z nas, może zwłaszcza tym, którzy na co dzień mniej nad tym się zastanawiają, aby wykorzystać ten dzień, zastanawiając się właśnie nad swoim życiem, nad przyszłością. Moi drodzy, śmierć, otwarty grób też bardzo ujawniają ten kontrast, jaki jest między tymi dwoma płaszczyznami życia, tą naszą doczesnością i tym, co jest w niebie. Tutaj na ziemi, w związku z tym, co się wydarzyło, w wielu sercach jest ból, w wielu sercach jest smutek, łzy, wspomnienia, tęsknota, ale tam w niebie jest inaczej, jest radość, jest odpocznienie, jest ukojenie, którego nasz drogi pastor, brat Michał Chydzik, już dożywa. Dla mnie osobiście też jest to szczególnie trudny moment, bo jak już wspomniałem wcześniej, zaledwie kilka lat temu, kiedy przejmowałem z rąk pastora urząd pastora zboru w Ustroniu, kiedy dziękowałem mu, nie przypuszczałem, że tak prędko stanę nad jego grobem, aby po raz ostatni powiedzieć słowo: dziękuję ci, bracie Michale. Moi drodzy, na początek pomódlmy się. Poprośmy o Boże błogosławieństwo na to spotkanie, a też zechciejmy, tak jak i w kaplicy słyszeliśmy, wyrazić Bogu wdzięczność za jego życie. Drogi nasz Ojcze, w imieniu Jezusa chcemy podziękować ci za to, że i w tej chwili, teraz jesteś pośród nas. Panie, dziękujemy ci za to, że możemy być przekonani, żyć w tej wierze i świadomości, że ty, Wszechmogący Bóg, błogosławisz nasze życie. Panie, prosimy ciebie z całego serca o to, abyś ty sam teraz pocieszył tych najbardziej zasmuconych. Abyś ukoił ból, tęsknotę rodziny. Panie, prosimy ciebie o to, abyś to spotkanie pożegnalne swoją obecnością zaszczycił i błogosławił ten czas. Panie, chcemy ci dziękować za życie naszego drogiego zmarłego, za spuściznę, jaką nam zostawił. Ojcze, w imieniu Jezusa błogosław nam ten czas. Amen. W górze tam, powyżej gór i gwiazd, gdzie nie sięga ludzki wzrok ani myśl, umiłowany Pan Jezus Chrystus, Król, przecudne miasto, Bogie mieszkanie dla mnie ma. Tam wiecznie jasny dzień przegonił ciemną noc, ustał płacz i ból, nie ma bolesnych łkań. W górze tam, powyżej gór i gwiazd, śmierć nie rządzi już, gorzkich rozstań nie ma też. Już nie zawiedzie mnie nikt, tam słowo Boga trwa. Radość, pokój, śmiech, Bóg wiecznym światłem jest. Jezus nadzieję mi dał, że z martwych wstanę z Nim. Na głos trąby pochwyci mnie Pan. W górze tam, powyżej gór i gwiazd, nie panuje ludzka złość ani gniew.
ten co święty jest, potężny wieczny Bóg w królestwie baranka gromadzi swój lud. Kto zaprowadzi mnie tam? Kto tą ścieżkę zna? Jak dojść do tych wąskich drzwi? Kto poprowadzi mnie? Tylko Jezus Chrystus Pan, On dobrze tę drogę zna. Sam niósł drewniany krzyż, Jezus tą drogą jest. Otrzyj swoje łzy, do nieba podnieś wzrok. Czeka na ciebie tam Jezus, Zbawiciel nasz. I ty mu oddaj dziś całe życie swe, bo w Bożym Królestwie jest miejsca dość. Bo w Bożym Królestwie jest miejsca dość. W całej mojej 30-letniej służbie pastorskiej miałem możliwość usługiwać na wielu, wielu pogrzebach. Ale ten jest szczególny, szczególny dla mnie. Zaliczam się do grona tych, w których to nasz drogi, zmarły brat Michał uwierzył. Uwierzył, że Bóg nas powołuje i był dla nas inspiratorem i mentorem. Był zawsze dla mnie wielkim, ogromnym wsparciem. To tutaj poniżej, gdybyśmy zeszli w dół, robiłem pierwsze kroki mojej wiary, gdzie wsłuchiwałem się w rozważania biblijne drogiego nam zmarłego Michała. To tam miałem okazję powiedzieć pierwszy raz świadectwo, 35 lat temu, na spotkaniu noworocznym. Było to tuż po moim nawróceniu, że już 2 tygodnie idę za Jezusem i obrałem ten kierunek i mam zamiar z niego nie wrócić. Ten wzrok Michała, o którym mówił biskup, kiedy popatrzył na mnie i chyba wtedy pomyślał, chyba Bóg go powołuje. Pamiętam jego słowa: już mówisz jak kasnodzieja. I przez te wszystkie lata był dla mnie, dla nas ogromnym, ogromnym wsparciem. Chciałem podziękować wszystkim, którzy przybyli na tą uroczystość pożegnania. I nim powiemy wszyscy razem za moment do zobaczenia, nim schylimy naszą głowę i podziękujemy jeszcze raz Panu Bogu za życie Michała, chcecie wysłuchać kilku moich przemyśleń. Jestem świadomy, że jest zimno, że to jest pewnego rodzaju nasze poświęcenie. Ależ to on właśnie, Michał, poświęcił swoje życie, byśmy mogli dzisiaj tutaj być. Byśmy mogli powiedzieć tak, dzięki jego zwiastowaniu dobrej nowiny, dziś tutaj stoimy. Dla mnie było zawsze wielkim zaszczytem. To było chyba największe wyróżnienie, jakie mogłem usłyszeć, chociaż, tak jak powiedziałem, w swoim zborze, kościele, nie dorastam do pięt temu Bożemu mężowi. Było wielkim zaszczytem, gdy głosiłem gdzieś i ktoś w podziękowaniu podszedł i powiedział: cały chycik, cały chycik. Pomyślałem sobie, to wielkie wyróżnienie być porównanym do niego. Dzisiaj stoję i mam możliwość powiedzieć parę słów. Jestem tak wzruszony, że nie wiem, czy je wydobędę, ale postaram się. Chciałbym przeczytać werset, który od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się w czwartek rano z żoną, że Michał odszedł, pojawił się natychmiast w moich myślach i w moim sercu. Są to słowa świętego apostoła Pawła, napisane do swojego ucznia, którego był mentorem, do swojego ucznia Tymoteusza w 2 rozdziale,
I apostoł Paweł w posyłku swojego życia oznajmił tak. Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. Chciałbym sparafrazować ten tekst i powiedzieć na zakończenie: drogi bracie Michale, tato, nasz pastorze, dobry bój bojowałeś, biegu dokonałeś, wiarę zachowałeś. Ale chciałbym rozszerzyć trochę te myśli, aby także, myślę, uświadomić nam wszystkim, jak mocna i jak wielka była służba brata Michała. Bo nie tylko dobry bój bojował, więcej. Do dobrej walki zachęcał. Zawsze zachęcał nas, abyśmy toczyli dobry bój. Nie tylko sam go toczył. Był nie tylko w słowach zachętą dla nas. Szczególnie dla nas, dla rodziny, już wspomniała o tym moja żona. Był sam przykładem człowieka wielkiego boju. Wielkiego boju w modlitwie, wielkiego boju w wierze, wielkiego boju w zaufaniu Bogu. Myślę, że wiele razy mieliśmy okazję, chociaż po trochu, odczuwać, co przeżywa i z czym się zmaga. Byliśmy przecież blisko, spotykaliśmy się, jedliśmy razem obiady, spędzaliśmy razem ze sobą wszystkie święta. A więc wiele razy czuliśmy i przeżywaliśmy to, co on przeżywał. Ale zawsze, kochani, drodzy zgromadzeni, był to dobry bój. Ja nigdy nie słyszałem słów narzekania w jego ustach. Nigdy nie słyszałem, by ubolewał, by narzekał na to, co się dzieje i co przeżywa. Był to dobry bój i on sam do tego dobrego boju nas zachęcał. Zachęcał do pokonywania życiowych trudności w sposób duchowy. Uczył nas, uczył mnie, aby używać ten oręż, którym walczymy. I nie jest to oręż cielesny, ale uczył nas, jak używać tego oręża duchowego, by pokonywać trudności i przeciwności losu. I zawsze, gdy to czynił, mogliśmy oglądać i mogliśmy doświadczać zwycięstw, które otaczały go na co dzień. Otaczały go na co dzień. Bo gdy walczymy ludzkimi metodami i próbujemy pokonać nimi trudności, zazwyczaj od nich sami dostajemy ciosy. I on uczył nas, abyśmy dobry bój bojowali. Abyśmy używali autorytetu i oręża, który mamy w Chrystusie. I kiedy to robiliśmy, czy kiedy to dalej robimy, widzimy, jak skutecznie to działa. On biegu dokonał. Więcej, do ukończenia biegu nas pobudzał. Do ukończenia biegu nas zachęcał. Bo życie jest jak bieg, ale to nie jest sprint. To maraton. I w tym biegu życia zazwyczaj skupiamy się na różnych celach, które chcemy osiągnąć. Są krótkie dystanse. Są cele, które staramy się zdobyć na pewnych etapach naszego życia. Ale nasz drogi brat był Bożym narzędziem, który zachęcał nas do ukończenia tego najdłuższego biegu, tego maratonu życia, aby dobiec do mety, którą nazywamy wiecznością. On ją już osiągnął. On już do niej dobiegł. My mamy jeszcze przywilej dalej biec. I myślę, że zachęcani przez Niego, przez całą Jego służbę i życie, i z tego miejsca chcę powiedzieć do samego siebie i do nas wszystkich. Leszek, biegnij wytrwale. Zgromadzeni pastorzy, Boże dzieci, Boży ludu, biegnijmy wytrwale do mety, która jest przed nami, aby osiągnąć cel, aby dotrzeć do wieczności.
Przeto i my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusa. Patrzmy na Tego, który wzbudza i doskonali naszą wiarę. To była Jego zachęta do naszego biegu. Tego nauczał mnie mój pastor, mój teść, nasz nauczyciel, nasz pastor. Patrzmy zawsze na Jezusa. Ufajmy Mu i naśladujmy Jego życie, a będziemy zwycięsko dobiegać do mety. I ktoś kiedyś nad naszą mogiłą stanie i powie: biegu dokonał, osiągnął wieczność, dotarł do mety. I wierzę, że wszyscy do tej mety dotrzemy. I ostatnia myśl z tego tekstu: wiarę zachował, więcej do trwania wierze zagrzewał. Myślę, że tyle nauczania na temat wiary, ile odebrałem od drogiego Michała, nie odebrałem od nikogo innego. Pamiętam, od samego początku mojej drogi za Panem był narzędziem Bożym, który rozpalał wiarę w moim sercu i nauczył mnie żyć wiarą, aby osiągać to, co Bóg obiecał, aby przyjmować Boże obietnice. Był człowiekiem wiary i żył z wiary. I dane mu było oglądać wiele, wiele cudów, gdy usługiwał na temat wiary. Wiele uzdrowień. Wielu ludzi zostało uwolnionych i wyrwanych z mocy ciemności. Ileż to świadectw słyszałem o tym, jak brat Michał się modlił. I ludzie byli wyzwalani, byli wypuszczani na wolność. Wiara jest podstawą spełnienia się wszystkiego, na co oczekujemy. Jest treścią nadziei, jest przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. O tym mówił bezustannie w swoim przekazie. I dzisiaj, gdy wspominamy ostatnie chwile, to zapamiętamy, że nigdy wiara w jego sercu nie przygasła. Że do końca, kiedy byliśmy już w ostatnich chwilach przy nim, kiedy był bardzo słaby, wiedzieliśmy, że wewnątrz jest potężny pokład wiary, który daje mu ostateczne zwycięstwo. I kiedy wracaliśmy z tej ostatniej wizyty i modliliśmy się, jak wspomniała żona, aby Pan uczynił to, co jest Jego wolą, wierzę, że było to skutkiem także i Jego wiary, która była w Jego sercu. I na koniec, podsumowując to wszystko, co zostało powiedziane, przeczytam jeden z wersetów Dziejów Apostolskich, który także odnosi się do Dawida, wspominanego w homilii wygłoszonej przez biskupa. O Dawidzie powiedziane w Dziejach Apostolskich jest tak: Dawid, gdy względem swego pokolenia spełnił służbę zgodną z Bożym planem, zasnął i został przyłączony do swoich ojców. I tak samo nasz drogi brat Michał. Po pierwsze, wierzę z całego serca, że Michał wykonał swoją służbę względem swojego pokolenia. Że od początku swojego powołania aż do dnia swojego odejścia wykonał zadania, które Bóg jemu zlecił. I wierzę, że mógł spokojnie zasnąć i odejść do Pana, aby z Nim teraz spędzać wieczność. Michał względem swojego pokolenia wykonał służbę zgodną z Bożym planem. I za to niech będzie Wszechmocnemu chwała i cześć. I to, co wspomniał biskup, mam to zapisane. Wykonując ten plan, pozostawił po sobie owoc. Owoc wielu nas, wielu pojednanych z Bogiem. Owoc wielu ciągle rozwijających się zborów, które powstały podczas jego służby. I też dołączam do słów wspomnianych
przez doktora Wooda i przez biskupa Marka. I mam odwagę to powiedzieć także tutaj nad grobem, że jeszcze długo ten owoc będzie zbierany. I jeszcze z tego, co pastor Michał zrobił i wymodlił, będziemy zbierać owoce przez lata. I będziemy oglądać wypełnienie się także jego marzeń. Wierzę, że dożyjemy do tych dni, aby jego marzenia, a jedno z nich chyba największe, aby nasz kraj był zbawiony. Aby Polacy pojednali się z Bogiem. Aby setki, tysiące Polaków przyszło do Jezusa i zostało przez Niego oczyszczonych z grzechów i zaliczonych do grona zbawionego tłumu chwalców w niebie. Wierzmy, że przyjdzie ten dzień i będziemy tego świadkami. A więc jako członek rodziny, a także duszpasterz, sługa Boży, chcę powiedzieć, drogi Michale, mój tato, mój pastorze, do zobaczenia. Do zobaczenia w niebie. Tam za tobą wszyscy dojdziemy. I pewnego dnia spotkamy się razem. I będziemy całą wieczność wspominać to, co udało nam się z Bożej łaski i przychylności zrobić. Tutaj na ziemi. I niech za to Bogu będzie chwała. Amen. Do widzenia w lepszym kraju, gdzie się słońce więcej nie ukrywa, gdzie są dusze wiecznie w Bogim raju, gdzie że bliski groźny wiatr nie zrywa, gdzie serca imieniu zmarłego podziękować przede wszystkim drogiej żonie, siostrze Tatianie, za jej miłość, za oddanie, za długie lata wspólnego życia.
również dzieciom, bliskiej rodzinie. Dziękuję również zborom za wsparcie w czasie choroby, za modlitwy, za empatię, za miłość, współczucie. Chciałbym podziękować również wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości. Biskupowi Kościoła Zielonoświątkowego, członkom Naczelnej Rady Kościoła, licznym gościom, delegacjom, członkom obu zborów, czyli Bielskiego, Ustrońskiego, sąsiadom, znajomym i wszystkim zebranym. Na koniec zachęcam do wspólnej modlitwy Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Kończąc, raz jeszcze mówimy: drogi bracie Michale, do widzenia. Dotrzemy do Ciebie, jak Bóg pozwoli. Kochani, nasze spotkanie, nasze pożegnanie jest zakończone. Dziękuję Wam wszystkim raz jeszcze. Zostańmy z Bogiem. Amen.